Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marysia i zapraszam Was na nową serię Dekoruj ze mną. Dzisiaj zajmiemy się tym kącikiem, czyli stylizacją półki, właściwie półek kilku, plus tego metalowego kredensu, który tutaj mam. Generalnie wystrój całkiem mi się podoba i pasuje też do naszego wystroju mieszkania. Aczkolwiek już troszeczkę mi się znudził, więc pomyślałam, że będzie to fajny temat na filmik po prostu. I zaraz zacznę się tym wszystkim zajmować. Także najpierw zacznę od podstaw, czyli ściągam wszystko, ścieram kurze i zaraz będziemy aranżować te półeczki. Pokażę Wam tylko z bliska, jak to wygląda. Tu na górnej półce mamy kwiatka, ten kwiatek tu na pewno zostanie, ale mamy też tam książki, które praktycznie są niewidoczne. Tutaj książki, dwa elementy dekoracyjne i tutaj też całkiem spokojnie, natomiast tu już gdzieś troszeczkę więcej. Co prawda nie mam jakoś dużo elementów tutaj, ale tego alkoholu w tej chwili i tak nic nie pijemy, więc myślę, że się w ogóle tego pozbędę i po prostu schowam w szafie. Chciałabym zostawić tutaj, ponieważ ten kredens metalowy to taka, że po prostu jest tu pełno szufladek i znajduje się w nich wiele takich pierdołek. Ale na tym kredensie często właśnie tutaj mam karteczki i listę zakupów. Możemy sobie tutaj na przykład wypisać. Jest to po prostu bardzo poręczne. Ten pojemnik zresztą mogliście widzieć na jednym z moich filmików DIY, jak go malowałam. Także zapraszam, odsyłam Was linkiem do tego filmiku. Natomiast tutaj to jest mój nowy nabytek, ten kwiat, ta roślinka. Ale tam znajduje się moja mata do jogi i ona zupełnie nie pasuje kolorystycznie i w ogóle po prostu zajmuje ten kąt niepotrzebnie. Nie mam na nią miejsca, więc dlatego ją tam chowam, ale przez ten kolor i tak jest widoczna. Więc to chciałabym również zmienić, a całą resztę właśnie teraz będę ściągać i odkurzać półki. Okej, wszystko już jest zrobione, pościągane, puste. Zostawiłam tylko kwiata, bo on zostanie w takiej pozycji, w jakiej jest. I Google Chrome, jak widzicie, żeby już nie odłączać i nie instalować tego na nowo. I mamy puste pole do popisu, że tak powiem. Teraz zabieram się za segregowanie rzeczy i sprawdzę, które chcę używać, które nie. Sposobem na to, aby wybrać poszczególne elementy, jest po prostu zestawienie ich razem i zobaczenie, jaka paleta koloru tutaj najbardziej nam odpowiada. Ja chciałabym pójść w czerń, a już Wam mówię dlaczego. Nie tylko dlatego, że pasuje to do wystroju naszego mieszkania, ale dlatego, że bardzo chciałabym postawić tą maszynę do pisania. Ona była oryginalnie czerwona. Możecie to zobaczyć tutaj. Ale postanowiłam ją po prostu przemalować i czarnym matowym sprayem potraktowałam wszystkie czerwone elementy, dzięki czemu będzie pasowała do naszego wystroju. Już wiem, że będę chciała użyć tej kamery.
Co do całej reszty, jeszcze dokładnie nie wiem i po prostu wyjdzie to w praktyce, jak będę aranżować. Jedną rzecz, którą chcę na pewno wymienić, to jest ta lampa. Też ta lampa jest naprawdę ładna i ona powstała z recyklingu przez dość interesującą firmę, polskie manufaktury. Także jak znajdę, to podlinkuję Wam poniżej. To nie jest sponsorowane, po prostu uważam, że ona jest bardzo unikatowa i powstała z użytych starych elementów, na przykład do samochodu, więc ona ma swoją historię. Aczkolwiek, o, może jeszcze powiem, dlaczego mieliśmy ją tutaj, ponieważ pasowała do tego, czyli do tego pojemnika na wina, bardzo dekoracyjnego, z takim Harley'em. Ale ponieważ ja chciałabym postawić na czarne elementy i takie bardzo neutralne, a ta lampa jest po prostu za wysoka i ona tam totalnie nie pasuje. Pasuje łącznie z tym, co Wam przed chwilą pokazałam, ale jeżeli chodzi o wysokość, jest po prostu za wysoka i psuje po prostu cały design w tej chwili. Więc przyniosłam ze swojej sypialni, po prostu myślę, że je wymienię, taką mniejszą lampkę. I ona też jest bardzo ładna, bardzo dekoracyjna, ale już właśnie formą i kolorem będzie bardziej pasowała, tak myślę. Książki, te, które widzieliście z białą okładką, myślę, że będą dobrze pasować, aczkolwiek nie wiem, czy je zużyję, zobaczę. Natomiast tu mam też inne książki, one mają takie zbliżone dosyć kolorystycznie okładki i one są na temat roślin. Ta jest akurat na temat starożytnego Egiptu, faraonu, na temat faraonów. O tak. A tutaj z kolei mam taką dosyć tematyczną, bo to jest The Natural Home. Więc fajnie byłoby ją też wykorzystać, aczkolwiek nie wiem, czy będzie mi teraz pasowała. Także zobaczymy, jeżeli chodzi o te książki. Chciałabym jakieś książki do użycia po prostu wysokości, żeby można było swobodnie nimi sterować. Także zobaczymy. Nie mam żadnych innych książek, które by mi okładkami pasowały właśnie do tej aranżacji, którą planuję zrobić, więc zobaczę, czy nie wykorzystam po prostu tej kolekcji. Chciałabym jednak też pozostać, pomimo czarnych elementów, również białych. To jest mój ostatni nabytek, tym wazą, i myślę, że go tutaj na pewno wykorzystam. Tu mam taki domek holenderski. Na pewno wykorzystam to na kredensie, tak jak Wam mówiłam. Nie wiem, czy użyję tego talerza, ale to się zaraz przekonamy. Na pewno wykorzystam tą świecę i tutaj już zobaczcie, ona ma brązowy element, ale chciałabym również dodać takie właśnie naturalne elementy. Czyli to, bo mi się to bardzo podoba, podoba mi się po prostu kształt tej butli. I też ostatni, która była po prostu po takim napoju i postanowiłam, że ją wykorzystam i też bardzo fajnie wygląda. Ma bardzo ładny taki amberowy, bursztynowy kolor. Lubię bardzo to poroże i też byłoby fajnie je wykorzystać łącznie z tym. To też jest DIY, że też podlinkuję Wam filmik do tego, jak to zrobiłam. Bardzo ładna girlanda. Ja już tutaj odcięłam ten jeden kawałek, bo po prostu było za dużo. I tu jest podstawka do tego. Także zobaczę. Chciałabym dodać jeszcze jakiś art, czy jakąś sztukę. I do tej pory miałam ten obrazek. Ale może uda mi się na przykład dodać jakiś większy. Tutaj mam jeszcze kilka plakatów, które mogłabym ewentualnie wykorzystać, nawet czarno-biały. I zobaczę, bo bardzo chciałabym wykorzystać ten obraz.
z bizonem. Także zobaczę. Fajnie by było to użyć. I wtedy mamy i elementy drewna, i czerń biel. Także moja paleta koloru to jest na pewno monochromatyczne barwy. Jeżeli nie wiecie, jak dobrać paletę koloru, też Wam podlinkuję filmik, link do filmiku. Kiedyś już dosyć dawno o tym mówiłam. Także to wszystko. Ja zabieram się do dzieła. Myślę, że w tym przypadku zacznę po prostu od kredensu i zobaczę, jak mi to wszystko wyjdzie. Także spróbuję z tym. I zobaczę, czy uda mi się to tutaj zaaplikować. Czy to będzie w miarę wyglądać. Myślę, że mogłoby to zadziałać. Przy aranżacji warto kombinować, warto próbować. Zawsze można elementy pozmieniać. I warto też również stanąć sobie w pewnej odległości i zobaczyć, jak to wygląda z daleka. I czy to będzie pasować. Dobrze, już. Na razie jest ok. Zobaczymy, jak przyniosę kolejny element. Coś, co mówiłam, że będę chciała na pewno, czyli ta maszyna do pisania. Zobaczymy, gdzie ją dokładnie postawię. Będziemy się tutaj też oczywiście bawić z ustaleniem wysokości, także wyższy element, niższy i wtedy najniższy. Najlepiej właśnie, jeżeli te elementy są w trójce, przynajmniej tak ja lubię, że są trzy elementy i właśnie ta wysokość jest różna, ale zobaczymy za chwilkę. Jeżeli chodzi o tą lampkę, myślę, że fajnie będzie wyglądała właśnie na tych półkach. Nie wiem tylko na której, ale to za chwilę zobaczymy. Co myślę, że idzie nam całkiem nieźle. Bardzo mi się podoba to, że biel i czerń jest skomponowane z elementami, kolorami naturalnymi, tak jak ramki, bo tak naprawdę w naszym pokoju panuje taki właśnie taka barwa, więc myślę, że póki co jest naprawdę super. Nie mam jeszcze za bardzo pomysłu na górną półkę, także muszę jeszcze pomyśleć, ewentualnie posprawdzać w domu, co jeszcze mogłabym wykorzystać. I co? Działamy dalej. Przyniosłam sobie resztę tych rzeczy, które miałam do wykorzystania. I zaraz zobaczę, jak uda mi się je skomponować. Nie bardzo mi się podoba jeszcze ta góra. Jeszcze coś mi tutaj brakuje i myślę, że tak naprawdę brakuje mi tam czarnych elementów.
Także rozejrzę się po domu szybciutko i zobaczę, czy jeszcze co jeszcze mogłabym tam dodać. I za chwilę do Was wracam. Dobra, tak naprawdę po prostu wykorzystałam resztę książek, tylko położyłam je, właściwie postawiłam je, żeby nie wszystkie leżały. I słuchajcie, myślę, że projekt jest zakończony. Mi się bardzo podoba. Ciekawa jestem, co Wy o tym sądzicie. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, a ja pokazuję Wam z bliska, jak to wszystko wygląda. W aranżacji dekoracji warto użyć zielone kwiaty, zielone rośliny po prostu lub po prostu kwiaty. I jak widzicie, tam są schowane długopisy, nożyczki. Tutaj mamy w tym pojemniku karteczki do pisania. Także jest nie tylko ładne w wyglądzie, ale też praktyczne. Lampkę, tak jak mówiłam, postanowiłam jednak postawić na szafce. Wygląda to dużo ładniej. I też dzięki temu, że tutaj mamy po prostu przejście, więc możemy spokojnie powiesić tutaj kabel. A do góry użyłam, żeby dodać tego białego efektu, biało-czarnego, po prostu wykorzystałam książki. Poroże położyłam natomiast na samej górze i tak to teraz wszystko wygląda. Myślę, że efekt jest zadowalający. Bardzo się cieszę, że użyłam tego obrazu i że wykorzystałam moją ulubioną maszynę do pisania, do której mam ogromny sentyment.